Witam, Anna Orzeł, zapraszam na program Na Temat, a gościem w studio dziś jest poseł Marzena Wróbel, Solidarna Polska. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani, witam państwa. Od lat mówi się o tym, że trzeba wyłączyć Warszawę z Mazowsza, dlatego że Warszawa zawyża statystyki i tym samym zmniejsza nasze szanse na europejskie pieniądze. Inaczej się rozwija stolica, inaczej rozwija się region, wszystko jedno, radomski, płocki czy siedlecki. Dużo się mówiło, niewiele się działo w sprawie. Pani postanowiła napisać interpelację do premiera, później apel do premiera i zaprosić parlamentarzystów z Mazowsza do działania w tej sprawie. Odpowiedziały dwie osoby. Tak. Spotkaliście się dwa razy. Tak, spotkaliśmy się dwa razy. Proszę państwa, wyłączenie Warszawy z Mazowsza, statystyczne wyłączenie Warszawy z Mazowsza jest absolutną koniecznością, jeśli w przyszłości chcemy otrzymywać środki unijne, a nasz region jak mało który potrzebuje tych środków na rozwój. Tutaj liczby mówią same za siebie. Jeśli idzie o mieszkańca, statystycznego mieszkańca Mazowsza, to dochód na osobę, przelicznik PKB na jedną osobę to jest 160% średniej krajowej. Natomiast jeśli wyłączymy Warszawę, czyli wszystkie tereny poza Warszawą pozostaną, to okazuje się, że ta dochodowość to jest zaledwie 90% średniego PKB na głowę jednego mieszkańca. Czyli jesteśmy poniżej średniej krajowej. To jest oczywiście dramat, bo funkcjonujemy w najbogatszym województwie i nic z tego bogactwa województwa nie mamy, z tego bogactwa Warszawy nic nie mamy. Wyłączenie Warszawy jest konieczne i jak się okazuje jest także możliwe. Tak. Ja, no nie ukrywam, zaczęłam działać wtedy, kiedy przeczytałam opinię z Biura Analiz Sejmowych, przygotowaną przez pana profesora, doktora habilitowanego Marka Szydło. I pan profesor w tej opinii zasugerował, że być może istnieje jeszcze szansa na wyłączenie Warszawy w tej perspektywie finansowej, która się rozpoczęła. Czyli w perspektywie dotyczącej lat 2014-2020, bowiem Komisja Europejska jeszcze nie opublikowała na swoich stronach decyzji, którą powinna opublikować, a która dotyczy właśnie tego podziału na poszczególne regiony. Stąd pan profesor wyciągnął wniosek, że być może jest jeszcze szansa na to, aby domagać się tego wyłączenia Mazowsza. Pani poseł, ale jeśli nawet jest to gdyby konieczne to było możliwe, niemożliwe w tej perspektywie czasowej, bo w tej perspektywie czasowej Mazowsze zostało określone jako tak zwany region przejściowy, czyli dostanie środki unijne, ale dostanie ich mniej, znacznie mniej, aniżeli regiony słabiej rozwinięte. Natomiast w przyszłej perspektywie, czyli po 2020 roku, Mazowsze nie dostanie nic. To pytanie do parlamentarzystów, w tym także do pani. Jeśli to jest konieczne i jest to możliwe, dlaczego dopiero teraz? Przecież rozmawiamy o tym od lat. No ja też się trochę dziwię. Nie ukrywam, że nas dość długo przekonywano, że do takiego wyłączenia dojść nie może, że ono jest niemożliwe. Okazuje się, że od strony prawnej jest możliwe. Co więcej, w ubiegłym roku zdaje się, że taki wniosek do Brukseli poszedł, natomiast no nie wiem, czy rząd za bardzo nie przywiązywał do niego wagi, czy o niego nie walczył. W każdym razie ta propozycja wyłączenia Warszawy z Mazowsza została odrzucona. Profesor Marek Szydło sugeruje, że w tej chwili moglibyśmy się oprzeć na nieco innych podstawach prawnych i dalej o to wyłączenie zabiegać. Ale potrzebuje pani poparcia, bo w pojedynkę tego się nie zrobi, a na pewno musi to zrobić rząd, ale trzeba wywrzeć presję ja na też rząd, tak uważam. Prawda? Więc może pani liczyć na pewno na Julię Piterę, znaczy może pani na pewno liczyć, no na pewno ona odpowiedziała na zaproszenie i państwo się spotkali, bo też był przedstawiciel Dariusza Rosatiego. No i później sam pan profesor. Odbyły się dwa spotkania.
w tej sprawie. Ja zaprosiłam wszystkich parlamentarzystów. A gdzie są nasi parlamentarzyści? Zaprosiłam wszystkich parlamentarzystów z województwa mazowieckiego, oczywiście z wyjątkiem tych z Warszawy, no bo oni nie będą działali przeciwko Warszawie. Nie są zainteresowani akurat takim działaniem, tak. I dwie osoby odpowiedziały na to zaproszenie, czyli pani Julia Pitera i pan profesor Rosati. Natomiast no z przykrością muszę stwierdzić, że tych parlamentarzystów naprawdę w województwie mazowieckim jest sporo i no niestety inni nie byli zainteresowani. A jeszcze nieoczekiwanie, mamy jednego sojusznika, to jest poseł Anna Grodzka z twojego ruchu, która stwierdziła, że faktycznie te dysproporcje rozwojowe na Mazowszu są bardzo duże, jest to wielki problem i trzeba koniecznie coś z tym zrobić i jeśli doszłoby do takiego działania i trzeba byłoby poprzeć taki wniosek, to ona jest jak najbardziej za. Podejmie no, pani tak, współpracę, jeśli się zgłosi. Bardzo. Oczywiście, jeśli się zgłosi, każdy podpis będzie cenny. Natomiast ja rzeczywiście nie kierowałam tego apelu do parlamentarzystów z innych regionów Polski. No akurat Małopolskę reprezentuje w Sejmie. Bo w sposób oczywisty oni nie są bezpośrednio zainteresowani tym problemem. Przede wszystkim powinni być zainteresowani parlamentarzyści z naszego województwa. O tych moich działaniach mam wrażenie, że bardzo wiele osób wie. Kilka osób się usprawiedliwiało, że nie może, ale no, na przykład? No nie mogli między innymi pani marszałek Ewa Kopacz, między innymi przed pierwszym spotkaniem pan poseł Kuźmiuk, no ale akurat tak się zdarzyło, że w czasie tego pierwszego spotkania, które ja zwołałam w Hawełce, pan poseł Kuźmiuk obok siedział przy stoliku, mógł do nas podejść. Niestety tego nie zrobił. Wicepremier, pani minister Bińkowska twierdzi, że nie opłaca się wyłączenie Warszawy z Mazowsza, dlatego że mieszkańcy pozostałych regionów stracą, dlatego że pieniądze unijne są dzielone zgodnie z liczbą mieszkańców, a połowa mieszkańców Mazowsza to są mieszkańcy Warszawy, więc liczymy na duże pieniądze, a ich na pewno nie dostaniemy. Myśli pani, że jest to taka pułapka, w którą możemy sami na siebie zostawić? Ja myślę, że wszystko można negocjować. O tym, że Mazowsze jest wyjątkowym terenem, o tym wiedzą już w Komisji Europejskiej, bo no, również na forum Sejmu, ale i na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego te kwestie były podnoszone. Wtedy, kiedy rozmawiamy z przedstawicielami Brukseli, widzimy, że ten temat nie jest im obcy. Więc wyjątkowość Mazowsza jest, myślę, wyjątkowością regionu w skali ogólnoeuropejskiej. No, takich dysproporcji po prostu nigdzie nie ma w całej Europie. Więc myślę, że tutaj możliwe, gdyby była taka wola, możliwe byłyby instrumenty zupełnie nadzwyczajne, ale o to po prostu trzeba zabiegać, trzeba się bić. Wierzy pani w to, że takie działanie, nazwijmy je administracyjnym, że takie działanie administracyjne poprawi naszą sytuację, bo są tacy, którzy twierdzą, że o wszystkim decyduje gospodarka. Jeśli będzie dobry klimat w Radomiu, jeśli będziemy umieli stworzyć odpowiednie warunki, to miasto będzie się rozwijało, bo przyjdą inwestorzy bez względu na wszystko i że pieniądze europejskie nie sprawią, że nagle będzie się żyło lepiej. No dobrze, pani redaktor, ale proszę zwrócić uwagę na to, jakie regiony najłatwiej pozyskują inwestorów. To nie jest przypadek, że są to regiony na ścianie zachodniej, która jest najlepiej skomunikowana, która ma najlepsze połączenia infrastrukturalne. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle inny świat. No dobrze, ale mamy jedną Polskę i ona powinna się rozwijać w miarę równomiernie, w miarę harmonijnie. To nie jest przypadek, że właśnie na przykład dobrze skomunikowane regiony, tam gdzie są wszystkie konieczne podłączenia infrastrukturalne, zyskują tych inwestorów. No, wiele słyszymy o Poznaniu, widzimy jak dynamicznie rozwija się chociażby Wrocław. Nam brakuje trzech potężnych inwestycji. Tu na pierwszym miejscu wymienię szybką kolej do Warszawy.
dokończenie S7 i S12. Prace nad S12 zostały w praktyce zawieszone, a to jest niezwykle ważna droga nawet w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. Ukraina będzie ciążyć do Europy i połączenie zachodu Europy z Ukrainą stanie się koniecznością. My na tym szlaku leżymy. My powinniśmy to wykorzystać. To jest tego typu droga, byłaby jak woda życia dla nas. Pani poseł, pamięta pani, że pieniądze na remont kolei odebrała nam przed laty Łódź. I miało być to lekiem na problemy tego miasta. I okazało się, że Łódź dalej jest w trudnej sytuacji. Ta kolej odebrała Łodzi wszystkie atuty. Przede wszystkim Warszawa dzięki temu szybkiemu połączeniu zabrała najzdolniejszych, młodych. To nie przyniosło uzdrowienia sytuacji, to nie było lekiem na wszystko. Ja myślę, może się okaże, że jednak ta szybka kolej, no oczywiście chcemy jeździć do Warszawy i nie wyobrażam sobie, żebyśmy w XXI wieku jeździli ponad 2 godziny, przemierzali 100 kilometrów, ale być może to nie będzie tak, jak sobie wyobrażamy dziś. Rozumiem, że mówimy w tej chwili o kadrach, które mogą łatwiej wypływać z Radomia. Tak, może przez jakiś czas jeszcze mieszkali w tej Łodzi, a potem uznali, że jednak nie warto codziennie jeździć, lepiej się przeprowadzić do Warszawy i już zostali w stolicy. Ale ci sami ludzie, gdyby mieli szansę wrócić do Radomia albo wrócić do Łodzi, to by wrócili. Ja często rozmawiam z radomianami, którzy opuścili swoje miasto, ale nie z potrzeby serca, tylko dlatego, że nie mieli tutaj pracy. Ci ludzie, mówią mi to wprost, bardzo chętnie natychmiast wrócą do Radomia, bo tutaj się żyje jednak inaczej. Tu nie ma takiego pędu, jaki jest w Warszawie, nie mówiąc już o tym, że życie jest po prostu tańsze, że mieszkania są tańsze. Przecież wynajem mieszkania w Warszawie to są krociowe sumy. To jest średnia pensja mieszkańca Radomia. W związku z tym jest oczywiste, że tutaj żyłoby się tym ludziom lepiej przy tych samych zarobkach, czy nawet stosunkowo niższych zarobkach. A może impulsem do zmian i poprawy sytuacji byłaby na przykład zmiana władzy w Radomiu? Pani redaktor... Pan Rafał Dudkiewicz jest świetnym gospodarzem, podobno. Pani redaktor, pomijam te sugestie, ale chcę wrócić do tej sytuacji Radomia. Myślę, że jeśli nawet mielibyśmy odpływ kadr, taki jak się zaznaczył w Łodzi, to mimo wszystko, gdyby była szansa na ułożenie sobie życia w Radomiu, to ten odpływ kadr byłby krótkotrwały. Trzeba dać tym ludziom dobry przykład i może pani osiądzie już na stałe w Radomiu, bo teraz no, jednak krusuje pani między Warszawą a Radomiem, no bo obowiązki zawodowe jednak wiążą panią ze stolicą. No i wystartuje pani w wyborach, na przykład na prezydenta miasta. Pani redaktor, naprawdę wszyscy w tej chwili mnie pytają to, czy wystartuję w wyborach na prezydenta. W rankingach pojawia się nawet Komitet Marzeny Wróbel. Tak, ja nawet nie powiedziałam, że chcę startować, a już mam całkiem niezłe osiągnięcia. Notowania, dobry wynik procentowy, tak. Za co państwu oczywiście bardzo dziękuję, bo jest to niezwykle miłe podsumowanie mojej pracy. Nie ukrywam, że ja jestem namawiana na tego typu decyzje. Zobaczę, jeszcze analizuję sytuację, analizuję to, kto ewentualnie poparłby tę kandydaturę, jakie będą uwarunkowania. Decyzji nie podjęłam. Ale rozumiem, że rozmawia pani ze stowarzyszeniami, z ugrupowaniami takimi mniejszymi. To na przykład nie jest Prawo i Sprawiedliwość, no bo Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata. Prawo i Sprawiedliwość jest partią i ma oczywiście swojego kandydata. Natomiast my w Radomiu mamy mnóstwo bardzo cennych stowarzyszeń. Nie ukrywam, że ja ceniłam zawsze Radomian Razem, byliśmy razem w Radzie, na ogół po przeciwnych stronach barykady, ale ja widzę, jak merytorycznymi
radnymi są radni z tego ugrupowania. W ogóle jestem przekonana już w tej chwili po tylu latach doświadczeń, że w przypadku wyborów samorządowych większą rolę powinny odgrywać jednak stowarzyszenia lokalne, w mniejszym stopniu partie. A zmierza to wszystko akurat w przeciwnym kierunku niestety. Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje chociażby w Radzie Miejskiej. Wiele cennych dyskusji lokalnych, które mają znaczenie dla mieszkańców naszego miasta, jest upolityczniana, dlatego że ścierają się ze sobą dwa potężne obozy. I tak było zawsze. I tak było i wtedy, kiedy linia sporu przebiegała na linii SLD-AWS i tak jest w zasadzie przez cały czas. Ale teraz marginalizacja tych stowarzyszeń i tych małych ugrupowań, i takich organizacji społecznych jest bardzo widoczna. Tak, ale oni proszę zwrócić uwagę przebić. Na to, jak Więc wiele, może potrzebny jest jak bardzo wiele silny lider tych właśnie wyrazisty. Stowarzyszeń, jak dużo dobrego robią ci ludzie, wszystkie organizacje pozarządowe, jak wiele dobrego robią w naszym mieście. My w ogóle jesteśmy liderem, jeśli idzie o te organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. To jest olbrzymi kapitał ludzki, który w mojej ocenie był niewykorzystywany. Pani poseł, to czekamy na informacje dotyczące walki o wyłączenie Warszawy z Mazowsza. Jestem ciekawa, co odpowie pani premier i na interpelację, i na apel. No i ma pani też o czym myśleć w kontekście najbliższych wyborów. Także też czekamy na decyzję. Jak pani myśli, ile czasu pani potrzeba, żeby zdecydować? Pani redaktor, myślę, że w tej chwili wszyscy będą zainteresowani przede wszystkim wyborami do Europarlamentu. I to będzie zupełnie inna dyskusja, zupełnie inny typ tematów, które się będą przewijały w dyskusji publicznej. Sądzę, że trzeba przeczekać ten okres. Ale dla nas najważniejsze jest to, co się dzieje tu i teraz, więc mimo, że wybory samorządowe dopiero jesienią, to interesujemy się kto, kiedy, z kim. Jest to dla nas bardzo ważne. Dziękuję gościem Państwa. Gościem moim była dziś poseł Marzena Wróbel z Solidarnej Polski, a ja zapraszam za tydzień w środę o 18:00. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.